One of those Mays was a young Jewish prisoner, Helena Hirsch. Przede wszystkim był sadystą, ale w postaci pięknego człowieka, to bym nie uwierzyła nigdy w takim człowieku, taki szatan może się zachować. Morderca, żonny krwi. Pewnego razu biec, to było rano, wcześniej, rano miał wyjść, wołanie do siebie. Oczywiście biegiem przyleciał. Wskazuje mi na rękę, była plama, możliwe otarcie z muru, możliwe, nie mam pojęcia z jakiego powodu, było rzeczywiście, ale nieznaczna plama. To ja mówię, słuchaj, ja nie wiem, Polczek to był jego płucy but, który przygotowywał ubranie, but mu cholery mu czyścił. Możliwe, że on nie zauważył. Oczywiście na to ja dostałam. Zostałam spoliczkowana w taki sposób, że momentalnie ogłuchłam i zaczęło mi dzwonić w uchu niesamowicie. To ja się odzywam do niego, Herr Kommandeur, jemand läutet an der Tür. Na to on mnie szczeli po raz drugi w twarz, że mi prysła krew z ucha. Oczywiście on bez wrażenia to mi giedł as w górę. Dzisze febrecheri. To the SS then, a lovable opportunist. But his frequent visits to the camp also gave Schindler easy access to the prisoners. Prisoners like Helena in her basement kitchen. I razu pewnego przyszedł na... Był w dobrym humorze, może lubiał pić, nie powierzy mi. I objął mnie tak. Pan rozumie, wtedy Niemiec obejmuje Żydówkę, co to było, Rassenschande. Ja się strasznie przelękłam. Ja się usuwam od niego. To on mówi, nie bój się. To objęcie moje, nawet ten cał, który ja złożę na twoim czole, to nie jest to, co ty myślisz. To jest ojcowski, przyjacielski stosunek. I chciałbym ci bardzo pomóc. I to tak stale przychodzi. Razu pewnego wyszedł ze mną na podwórze. I naprzeciwko pracowali ludzie, zwozili kamienie. Zwożenie tych kamieni to była taka sezonowa praca. Skończyli zwozić, to jest powrotem wysyłali. I tak było. I on tak stoi ze mną, obejmuje mnie. Mam wrażenie, że wtedy Bieta nie było w kuchni, w ogóle we willi. Mam wrażenie. I powiada, ty znasz te przejścia Żydów, jak pracowali w Egipcie. Tutaj też pracują ci Żydzi. Ale ty też pamiętasz, że ich uratowano z Egiptu. Wyszli cało i zdrowi z Egiptu. Wy też zostaniecie wybawieni z tego piekła. To były jego słowa. Zawsze przychodził z pocieszeniem. Helena Hirsch, Armengert's maid, secretly offered Schindler 4,000 zlotys to get on the list. He took the money and obtained her release in a most unconventional way. Schindler został z Goethem i zaczęli grać w karty. Nie wiem, nie znam tej gry tam, ale dość na tym, że Schindler powiedział, kto wygra, ten dostaje, to było wtedy na tę listę nie trzeba było wziąć, a on się jeszcze wszystko nie zgadzał. Nie chciał pozwolić, żeby mnie wziąć na listę. To on mówi, kto wygra, ten dostaje tą Lenę na listę. Oczywiście grali i Schindler wygrał 14 tysięcy złotych. To była suma wtedy. Co on mówi do niego? No więc? To Giec się odzywa. Ja jej nie dam. To mówi, słuchaj, graliśmy, bądź fair.